24 pytania. Rozmowa poranka. Witam Państwa ponownie, Dorota Kania, a naszym gościem Państwa i moim jest pan Paweł Sałek, minister z Kancelarii Prezydenta. Dzień dobry, panie ministrze. Dzień dobry, witam panie redaktor, witam pana redaktora i życzę zdrowia dla pani redaktor, bo coś... Głos. Klimatyzacja. dziwne zjawisko, ponieważ, czy może chyba nie dziwne, tylko naturalne, że nie choroba, tylko struny głosowe zostały zaatakowane przez klimatyzację. A propos klimatyzacji, pani redaktor, to trzeba powiedzieć, że to też będzie czynnik albo wygoda ludzi, która będzie zwiększać zużycie energii. Bo proszę zauważyć, że cały czas zużycie energii w Polsce rośnie, chociaż te urządzenia są coraz bardziej efektywne, bardziej sprawne, bardziej energooszczędne, ale ilość na przykład w sektorze air condition, urządzeń, które w Polsce się pojawia, powoduje, że ten pobór energii jest bardzo duży, bo przecież klimatyzacja jest wykorzystywana i na potrzeby ogrzewania w zimę i chłodzenia w lato. Czyli okazuje się, że w lato też ten pobór energii będzie w Polsce zwiększany. Ale to nie tylko jest ogrzewanie w zimie, ale również chłodzenie. Chłodzenie, tak, efekty tak, słychać tak. Tego chłodzenia. To zdrowia życzymy na pewno. Tak, poprawy gardła. Także przechodzimy do tematu. Jeszcze o środowisku porozmawiamy, ale chciałam zapytać o wizytę prezydenta Stanów Zjednoczonych Joe Bidena w Polsce. Czego możemy się spodziewać, bo przecież już w poniedziałek Joe Biden przyleci do Polski i spotka się z prezydentem Andrzejem Dudą. Tak, już dzisiaj można te kwestie oficjalnie potwierdzić ze względu na to, że te informacje zarówno z Kancelarii Prezydenta, jak i z Białego Domu są już jasne. Pan prezydent Joe Biden przybędzie do Polski w bardzo krótkim czasie, bo ostatnia wizyta odbyła się, można powiedzieć, rok temu. Przybywa w okresie symbolicznym związanym z inwazją rosyjską na Ukrainę. Przybywa po to, żeby wysłać jasny sygnał w stosunku do Rosji, jeśli chodzi o kwestie ukraińskie, ale z naszego punktu widzenia Polski, Warszawy i pana prezydenta Andrzeja Dudy, to jest wizyta, która będzie miała na celu wzmocnienie obronności Polski, wzmocnienie polskiej armii, wzmocnienie Polski na arenie międzynarodowej, bo dzisiaj potwierdzeniem jest fakt, że Polska wiele razy w przypadku polityki wschodniej, jeśli chodzi o Europę Zachodnią, jeśli chodzi o Unię Europejską, no po prostu miała rację. Niestety możemy gorzko to potwierdzić, że mieliśmy rację jako Polacy, jako klasa polityczna, jako ci, którzy rozumieją chyba bardzo dobrze Wschód, albo można powiedzieć najlepiej w Europie. Natomiast no, panu prezydentowi Andrzejowi Dudzie na pewno w pierwszej kolejności zależy na tym, aby ta wizyta też miała wymiar związany z bezpieczeństwem naszego kraju, naszej ojczyzny, Polek i Polaków. I to będzie też taka historyczna i bardzo ważna wizyta. Te stosunki pomiędzy i panem prezydentem Andrzejem Dudą i prezydentem Joe Bidenem, jak również administracją polską, powiem bardzo ogólnie, administracją amerykańską, one są bardzo dobre, sprawne, takie aktywne, bo też okoliczności tego wymagają. I dobrze, że tak jest, dlatego że nam tego bezpieczeństwa potrzeba, bo my jesteśmy też tym krajem wiodącym w układzie Europy Środkowo-Wschodniej, który no, wpływa i decyduje też o wielu kwestiach bezpieczeństwa i gospodarczych. Ale oprócz tej wizyty, znaczy przy okazji, przepraszam, tej wizyty pana prezydenta Joe Bidena, też będzie spotkanie w formacie bukaresztańskiej dziewiątki, więc to w ogóle będzie element podkreślenia bezpieczeństwa regionalnego Europy Środkowo-Wschodniej, także w ujęciu tym szerszym w ramach tego formatu B9 i pan prezydent Joe Biden będzie gościł na tym spotkaniu i pan prezydent Andrzej Duda jest gospodarzem tego spotkania. Analitycy mówią, wojna się szybko nie skończy. Na pewno jeszcze potrwa. Natomiast cały czas pojawia się pytanie, czy są prowadzone rozmowy, co po wojnie? Umowa polsko-ukraińska, przecież Ukraina musi zostać odbudowana. Tam muszą wejść firmy, muszą zacząć działać firmy. Ludzie muszą wrócić do normalnego życia. To nie będzie możliwe dopóki nie będzie mieszkań, nie będzie działać przemysł, administracja. Czy jest prowadzona, czy są prowadzone rozmowy pomiędzy prezydentem Dudą a prezydentem Zełenskim, co po wojnie? To jest bardzo ważne pytanie, dlatego że niestety ta wojna trwa. Specjaliści zapowiadają, że ci, którzy zajmują się wnikliwie tematem, że ten problem jeszcze
będzie dalej trwał. Rzeczywiście jest dzisiaj to, co się dzieje na Ukrainie, to jest po prostu jedna wielka tragedia związana z niszczeniem w zasadzie całej infrastruktury, substancji budowlanej, po prostu no, niszczeniem w sposób brutalny państwa wskutek ostrzałów artyleryjskich i ataków rakietowych. I przyjdzie czas na to, aby też pomóc Ukrainie podnieść się z kolan też w układzie gospodarczym. Pan prezydent Andrzej Duda i pan prezydent Wołodymyr Zełenski mają bieżący kontakt i te kwestie oczywiście są dyskutowane na poziomie prezydenckim. I też bardzo ważne jest to, i panu prezydentowi Andrzejowi Dudzie zależy na tym, aby w przyszłości, jak już będzie pokój, daj Boże, żeby ten pokój był jak najszybciej, w momencie, kiedy Ukraina będzie się odbudowywać, także Polska miała swój udział w tej wielkiej inwestycji, czy wielkich inwestycjach, które będą realizowane na terenie Ukrainy, i tak, żeby polskie firmy i polska myśl techniczna, polskie technologie mogły też znaleźć swój udział w odbudowie Ukrainy, bo nie chcielibyśmy też takiej sytuacji, pan prezydent Andrzej Duda też to jasno mówi, aby doszło do takich okoliczności, że inni, którzy może mniej pomagali, nie chodzi o to, żeby to bezpośrednio wiązać z pomaganiem, wykorzystywali tą sytuację już w układzie powojennym. Ale pani redaktor, ja myślę, że z tym trzeba jeszcze zaczekać, natomiast zapewniam panią redaktor i słuchaczy, że pan prezydent Andrzej Duda pamięta o sprawie i ma to na agendzie swoich spotkań, także w ramach bieżącej dyskusji i współpracy z prezydentem Ukrainy. Jesteśmy w roku kampanii wyborczej. Portal w polityce.pl ustalił, że Komisja Europejska nie chce pogodzić się z oczywistym orzeczeniem Polskiego Trybunału Konstytucyjnego, uznaje wyższość polskiej konstytucji nad zapisami unijnego prawa. Z drugiej strony mamy podważenie sędziów Trybunału Konstytucyjnego, statusu sędziów Trybunału Konstytucyjnego. Widzimy różnego rodzaju dziwne publikacje, tak można najostrożniej powiedzieć, które mówią o tym, że wybory zostaną sfałszowane. Czy z jednej strony mamy próbę wpływania przez Unię Europejską na wybory w Polsce, a z drugiej strony, czy jest przygotowywany grunt do podobnych tragicznych sytuacji, które miały miejsce chociażby w Stanach Zjednoczonych podczas wyborów prezydenckich. Czy możemy się liczyć z tym, że dojdzie do starć ulicznych? Bo niektórzy komentatorzy wręcz mówią, to jest przygotowanie gruntu do tego, że jeżeli opozycja przegra, zwłaszcza Platforma Obywatelska, to wtedy może dojść do tragicznych wydarzeń. Jak pan uważa, panie ministrze? Tak, po kolei, może od końca, w świetle pytania pani redaktor, ta kampania, która się zbliża do Parlamentu Krajowego, do Sejmu i Senatu, na pewno będzie kampanią bardzo emocjonującą, wręcz bym powiedział brutalną, to już dzisiaj widać. Ona już trwa, ta kampania, w bardzo intensywny sposób na wielu poziomach i ma już swoje dosyć takie wyraziste oblicze. W Polsce wybory są przeprowadzane w sposób jasny, przejrzysty. Wczoraj na antenie Polskiego Radia, już późno w nocy, słuchałem audycji właśnie Polskiego Radia 24 z panem Łukaszem Pawłowskim, który jest specjalistą od kampanii wyborczych, od analiz statystycznych, który chyba bardziej jest tak emocjonalnie i chyba światopoglądowo, nie jestem pewien, związany z właśnie z Platformą Obywatelską, w sposób bardzo ciekawy wykazywał na waszej antenie, że próba doprowadzenia na przykład do tego, co się działo w Brazylii, czy w Stanach Zjednoczonych, czy w innych krajach Ameryki Łacińskiej po wyborach, które się odbyły, no jest bardzo niebezpieczne i prowadzi do anarchizacji życia. I nie daj Boże, żeby tak się stało. Jednocześnie w tej audycji było też jasno powiedziane... Audycja się nazywa Stan Rzeczy. Tak, chyba tak, chyba tak. Ja słuchałem powtórki o 12 w nocy wczoraj. I także w sposób bardzo jasny wykazywał, że fałszowanie wyborów w Polsce, także ze względu na to, że być może ten nasz system jest w pewien sposób archaiczny,
archaiczny, ale jednocześnie bardzo przejrzysty i jasny i wiele od strony statystycznej informacji przekazywanych przez Państwową Komisję Wyborczą i mnogość tych informacji daje podstawę do dobrej analizy i oceny, czy coś się mogło wydarzyć. Więc tutaj oczywiście opozycja podnosi kwestię tych zmian w kodeksie wyborczym, które dotyczą zwiększenia frekwencyjności, co jest bardzo istotne i bardzo ważne, a przecież na terenach niezurbanizowanych też ludzie w bezpośredni sposób i wyborcy łatwiejszy mieli dostęp do urn wyborczych i do oddania swojego głosu. No bo przecież ten akt wyborczy jest kreacją też państwa i przyszłej władzy, o której decyduje obywatel, decydują obywatele, decydują Polacy, jako ci, w których w rękach przy okazji wyborów jest dzierżona władza, której emanacją później jest rząd, parlament czy urząd prezydenta. Co do kwestii tych europejskich, to ja bym, panie redaktorze, spojrzał na tą sprawę szerzej, dlatego że w kontekście decyzji pana prezydenta o skierowaniu ustawy o Sądzie Najwyższym do Trybunału Konstytucyjnego, to jest to bardzo ważna decyzja pana prezydenta, także w kontekście tego, co jest związane z reformą traktatów i ze zmianą traktatów w Unii Europejskiej, która w tym momencie trwa. To jest jedna kwestia. Druga sprawa, Trybunał Konstytucyjny jest to podmiot, który w polskim porządku prawnym jest tylko i wyłącznie zdolny i uprawniony do tego, aby decydować o tym, co jest w Polsce sferą zgodności z konstytucją, czy niezgodności ustawy i tak dalej. Kolejna sprawa, źródłem prawa w Polsce i prawem pierwotnym w Polsce jest konstytucja. Jeśli nawet przy okazji różnego rodzaju traktatów międzynarodowych, jakim jest także traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, czy tak zwany traktat lizboński, Polska w pewnych obszarach mogła zdecydować się wolą narodu, które było wyrażone w referendum, plus decyzjami parlamentu i głowy państwa na to, aby część swoich uprawnień, cząstkę swoich uprawnień przekazać do sfery podmiotu międzynarodowego, jakim jest Unia Europejska, to nie zmienia to postaci rzeczy, że w kwestiach doktrynalnych i w ogóle kwestii suwerenności i właściwości państwa, dominium jako imperium, to właśnie konstytucja jest prawem pierwotnym w naszym kraju. I też znowu wracam do tej decyzji pana prezydenta o Sądzie Najwyższym, gdzie pan prezydent, mając cztery równorzędne możliwości, zdecydował się na to, aby skierować tę ustawę do analizy przez Trybunał Konstytucyjny, tak aby jasno Trybunał w świetle tych nadchodzących wydarzeń też mógł się wypowiedzieć w kwestii, która jest kwestią bardzo trudną i o złożonej materii. Oczywiście, tak jak pan prezydent mówił, pieniądze Polsce z KPO się należą, te pieniądze już dawno powinny być w Polsce, można się tylko domyślać, z jakich przyczyn, pewnie politycznych, tych pieniędzy do dzisiaj w Polsce nie ma, aczkolwiek tutaj w tym zakresie pan prezydent Andrzej Duda też w ubiegłym roku przeprowadził dyskusję bardzo poważną z panią przewodniczącą komisji, panią Ursulą von der Leyen, gdzie były też ustalenia bardzo wysokiego szczebla, no bo głowa państwa i przewodnicząca komisji ustalają pewne kwestie, później ze strony pana prezydenta następuje realizacja tych zobowiązań i tego kompromisu, który został zawarty, a później się okazuje, że to mimo wszystko jest za mało w stosunku do Komisji Europejskiej. Natomiast ta kwestia najbliższego czasu, kiedy Trybunał Konstytucyjny będzie musiał pilnie zająć się, i oto też jest apel pana prezydenta, ustawą o Sądzie Najwyższym, na pewno też będzie dyskutowana w Komisji Europejskiej, ponieważ już takie komunikaty się pojawiły, że jak gdyby to jest wasza sprawa, czy ustawa jest zgodna z konstytucją, czy nie jest z konstytucją, a jednocześnie ta ustawa narusza albo może naruszać pewien porządek prawny, legislacyjny i ustrojowy w Polsce. Dlatego jest konieczność analizy przez Trybunał. I ostatnie pytanie, czy rzeczywiście zostanie wprowadzony w Polsce zakaz używania samochodów z silnikami spalinowymi, bo widzimy, że są takie decyzje coraz podejmowane przez Unię Europejską, żeby do tego doprowadzić. Czy pana zdaniem jest to w ogóle możliwe?
No wiem, co mamy kwestię rzeczywistości, czy to się stanie, czy jest możliwe od strony inżynierskiej, technologicznej i transportowej. To jest jedna kwestia, a druga to jest sfera prawna. Sfera prawna aktualnie wygląda dzisiaj w ten sposób, że jest to zapisane w kamieniach milowych w sposób złożony, związany z rejestracją samochodów i zużywaniem silników spalinowych. I jest też ten zapis w pakiecie Fit for 55, czyli w ramach koncepcji nowego Zielonego Ładu w Unii Europejskiej, gdzie będzie zakaz rejestracji samochodów od 2035 roku. Od strony legislacyjnej takie zapisy mogą się pojawić. Zobaczymy, jak to będzie w praktyce. W ogóle dzisiaj, panie redaktor, jest bardzo duży problem z tym, że nad rozsądnym podejściem do ochrony środowiska, a szczególnie do ochrony klimatu, biorą górę emocje albo głośne i krzykliwe hasła. I mówię to jako człowiek, który zajmuje się ochroną środowiska ponad 20 lat, bo jak gdyby mam pewne szersze spojrzenie na te procesy, jak one przebiegały w ostatnim dwudziestoleciu. Natomiast tak, taka sytuacja może się zdarzyć, zarówno jeśli chodzi o sferę małych kamieni milowych, to co jest zapisane, do tego Polska będzie zobowiązana, i sferę prawa europejskiego, które będzie musiało być realizowane przez państwa członkowskie. I na tym musimy kończyć. Będziemy wracać do tego wątku. Paweł Sałek, Kancelaria Prezydenta, był państwa moim gościem. Dziękuję, wszystkiego dobrego. Do widzenia. Dziękuję bardzo.